Kto myśli o tobie tej nocy? Zobaczmy, kochani, z kart tarota, światła i cieni, kto rozmyśla właśnie o waszej osobie, o was. Skupcie się, ja zapraszam was oczywiście na mój kanał codziennie. Proszę, subskrybujcie, zostańcie ze mną, lajkujcie, komentujcie, bądźcie aktywni. Kochani, zapraszam was również na wróżby indywidualne, prywatne. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście na moim kanale tutaj. Napiszcie mi, ja was wesprę we wszystkich waszych problemach, dylematach, podjęciu decyzji lub poprowadzę was po prostu przy pomocy wskazówek kart. Napiszcie mi e-maila, zapraszam serdecznie na wróżby prywatne. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie, kochane, karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie, kochane, karty. Jakiś król pentakli, który tutaj jest na razie pasywny, tak? Zobaczmy. Być może jesteście wy królową mieczy. Królowa mieczy to, przypominam, żywioł powietrza. Być może jesteście spod znaku lub ascendentu. Bliźnięta waga wodnik. Wy, osoba pytająca, a tutaj, no niestety, mamy tutaj diabła też, tak? Czyli ktoś, kto o was myśli, jest to wcielony diabeł. W tym sensie, że jest manipulantem, jest osobą być może jakąś perwersyjną, seksualną, bardzo silną, która tutaj cały czas kusi, tak? Kusi, wraca, cały czas gdzieś tutaj emocjonalnie manipuluje, może zdradza, może kłamie, może ma jakieś nałogi, z którymi walczy, no bo diabeł to też nałogi, problemy, tak? Tutaj mamy ktoś, kto może być z zagranicy, ze świata, tak? Karta świata, czyli ktoś może być, kto mieszka albo z, nie wiem, za granicami kraju, albo na innym kontynencie, gdzieś w świecie, albo jest to ktoś, kogo znacie przez internet. Ta osoba, która o was myśli, może być królem pentakli, czyli żywiołem ziemi, czyli byk, panna, koziorożec lub taki ascendent może mieć, tak? Osoba, która twardo stoi na ziemi, jest dobrze usytuowana, być może silna osobowość, która umie dobrze zarządzać, dobry partner, ale też materialistycznie podchodząca ta osoba do życia, tak? Teraz w tej chwili jest coś między wami zawieszone, coś jakby ta osoba musiała przemyśleć, tutaj z innej perspektywy, z innego kąta, z innego jakby z niej perspektywy, tak? Chcę to wszystko jeszcze przemyśleć, pomyśleć, zaplanować, potrzebuje spokoju, wycofała się, jest pasywna, nie działa ta osoba, która o was myśli, no ale będzie komunikacja. Mamy 8 buław, tak? Czyli tutaj 8 buław, wy jakby czekacie tutaj na tą komunikację, widzę, bo patrzycie, tak, w stronę tych buław. Więc jej, kochani, 8 buław to szybkie tempo rozmowy, szybka akcja, szybki rozwój, tak? Komunikacja, czyli może napisze, zadzwoni, przyjedzie nawet, bo to też jest podróż. I kochani, tutaj będzie jakiś szwung w tym wszystkim. Jeśli teraz jest pasywność na tą chwilę, no to będzie lada moment jakiś szwung, czyli coś się tutaj wydarzy, poruszy. Coś będzie się działo, tak? No i mamy śmierć. Śmierć oznacza potrzeba transformacji, potrzeba zmiany radykalnej, ponieważ tak już jak teraz nie może być. Tak jak teraz to nie przetrwa, to umrze. Ponieważ są jakieś problemy, które ciągle stają wam na drodze lub jakaś, nie wiem, sprawa, którą musicie naprawdę inaczej załatwić, tak? Ponieważ jeśli będzie to dalej, tak jak w tej chwili między wami było, to umrze to wszystko, to zakończy się, tak? Śmiercią naturalną umrze, ponieważ
to już nie ma racji bytu, to jest po prostu złe, tak? To są jakieś problemy. No i musicie to przemienić, przetransformować, przegadać, od nowa zacząć, od zera. No i jest ta szansa na nowe, tak? Tutaj narodzi się coś nowego, nowe światło, tak? Nowe słońce na horyzoncie, czyli coś pozytywnego w tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło, gdzie po prostu już jest tutaj jakby u kresu wszystko, tak? Koniec, to tutaj jest szansa na nowy początek po przemianach, po transformacji, po radykalnych zmianach, tak? Więc tutaj coś się może no jeszcze raz narodzić między Wami, no i ta osoba będzie wracać. Być może to też jest taki typowy powracacz, tak? Na zasadzie pojawiam się i znikam. Także uwaga też na takich diabelskich jakby osobników, wcielonych diabłów, tak? Ponieważ są to osoby, które kuszą, które uwodzą, które kokietują, które manipulują i to jest właśnie to, no, to niebezpieczeństwo i manipulacje seksualne, emocjonalne. Także tutaj cały czas ta osoba kusi i no nie wiem, ma coś w sobie być może też toksycznego, tak? Diabeł może mieć właśnie coś w sobie toksycznego, czyli coś jest tu na rzeczy, że ta osoba, która o Was myśli, być może ma takie zapędy toksyczne lub narcystyczne, więc uwaga, kochani. Więc trzymam kciuki, napiszcie mi w komentarzach, czy to rezonuje z Wami w jakiś sposób, ten układ dzisiejszy. Czekam na Wasze komentarze, zapraszam na wróżby indywidualne. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do usłyszenia już wkrótce.